to niezłe kopche danko. Dzisiaj specjalnie na prośbę naszego widza przechodzimy, dwa razy przejdziemy ostatniego bossa na tej pierwszej wyspie, bo został nam piąty boss, czyli żaby. Ostatnie wyspie, ale piątka przeszliśmy wcześniej, tak? Ostatni dla nas, bo w takiej kolejności. I otworzymy drugą wyspę. Zobaczcie, jak nam poszło, bo zrobiliśmy to na normalnym poziomie i zrobiliśmy to na prostym specjalnie dla widza, żeby pokazać, jak płacą. Już wiecie co, nara nara, pozdro dla Cuphead V2 i jego ziomeczka Bartka. Bartek. To lecimy do Cupheada! No dobra, uśmiech jest. Lecimy specjalnie na prośbę widza. Zagramy najpierw na normalu, żeby przejść go tak jak wszystko. Staraliśmy się, mam nadzieję, że Oluszowi pójdzie, życzę mu powodzonka, ale uśmiech będzie. Oluś już troszeczkę zdenerwowany, bo historia z Minecraftem to wam jeszcze opowiem. I specjalnie dla widza, który zwie się, wyjątkowo go pozdrawiamy, Cuphead V2, a wcześniej miał nika tajny ziomek. I pozdrawiamy jego super kumpla Bartka, nie wiem, Barteksa, jakoś tak było napisane, nie pamiętam. I dla niego też, jak przejdziemy na normal, to później przejdziemy na łatwym, żeby zobaczyć, jak płaczą żaby. Dobra, lecimy z koksikiem. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Uwaga, 3, 2, 1, 8, 5. Oluś, zaczynaj. Zwykły. Powodzonka. Z entuzjazmem, powodzonka. Dobra, jedziemy. Tak, wiemy, nie piszcie, że mamy słabą broń, ale musimy sobie dokupić, trzeba zebrać pieniążki na to. W sensie na tych, jak się nazywają te misje? Takie, że pieniążki się tam zbiera? Rangany. Rangany, dobra. Ojej. Ojej, dalej zacznij od początku. Jeszcze raz, do dzieła, jedziemy z koksikiem. Szkoda, że na początku wtedy straciłeś zażyczenie. Nie na dwa, tylko nawet trzy. Szkoda, że już tego nie można przewinąć, to co się przeszło, nie? Żebyśmy zaczęli od samego tylko końcowego bossika. Fajnie by było, nie? Ale to by było złote. No tak, no ale fajnie by było. No. Cały czas przechodzi, bo to tyle czasu się na to traci. Kamraci. Uwaga. Rosko. Uj, kręconko. Znowu już jedno życie stracone, nie szkodzi, nic się nie stało. Dobra, super atak. Dość proste, nie, Olusiu? Chyba najprostsze w tym wszystkim. To jest nawet trudniejsze. To, co dziwne, to jest, że to jest trudniejsze na prostym. Ta faza. No bo ta faza jest końcową fazą na prostym. Dlatego. Bo pewnie tutaj, jak się przejdzie, to one płaczą te żaby, tak? Mhm. Brawo! Jest nieźle. I co tym razem? Jak będzie to, co nie lubisz, nie przejmuj, tak? Dobrze. Dobrze, jedno życie tylko stracone i drugie życie, bez sensu, nie szkodzi. Znowuż to samo. Przejdziemy tym razem. W sensie ty przejdziesz. I uwaga, to samo. Całe szczęście, Olusiu. Tylko skup się.
Hop, super, dół, góra, dół, 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 góra, dół, 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 dobrze. I ostatnia pewnie faza. Czy będzie, co to będzie? Jest to samo, uff, tylko skup się, dół, 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 ale że mocy, góra. Jest! Kamion! Brawo! No nareszcie, synu! I zobacz, tutaj się pokazały czaszki. Czaszki, a super osko. Mamy, przeszliśmy ostatniego bossa. Zanim pójdziemy zobaczyć, przenieść się na drugą wyspę. Ale bardzo słaby. Nie szkodzi. Najważniejsze, że przeszliśmy. Już się humorek trochę poprawił? Pięknie. No B minus. Nie jest źle. Nie jest C plus. Będzie C minus. Dobrze. Jedziemy teraz na prostym. To będzie szybka piłka, powodzą Kałosiu. Ja na prostym przechodzę na pierwszym razem. Dobra, na prostym, żeby zobaczyć, jak płaczą żaby, specjalnie dla kapkę. Teraz możemy dostać. Poczekaj, zdobywasz tyrograf Rehut i Żabokser. Super, osko. Jeszcze na prostym. Na prostym teraz jedziemy, żeby zobaczyć, jak płaczą żaby, specjalnie dla widza Cuphead V2, czyli byłego tajnego ziomka i jego przyjaciela Bartka. No to lecimy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą być pozdrowieni. Pamiętajcie, to jest wyjątek, ogólnie nie pozdrawiamy, bo byśmy nic nie musieli robić, tylko pozdrawiać. I co ważne, chciałem wam opowiedzieć historię o Minecrafcie. Że nie, opowiem. Nie? Dobra, ale chyba najprawdopodobniej kolejny odcinek... kolejny odcinek Minecrafta będę nagrywał ze starszym synem. Tobiasz powiedział, że nie ma takiej opcji. No on będzie mi podpowiadał. To co, sam będę nagrywał? Nie. A mamy 5 żyć, to jest fajne. Bo mamy ten czar taki. Aha, no tak. Dodatkowy czar. Ale to i tak powinno być. Daje 2 życia. 2 życia? Myślałem, że 1 daje. Nie, 2. Uważaj. Dobra, lecimy teraz na... łatwiźnie tak zwanej. Kolejna faza. Kolejna faza. Już masz super atak, przypominam, ale to... Aj, straciłeś na prostym. Dawaj, super atak. Bo wtedy szybciej się ładuje i będziesz miał szybko drugi. Zobacz, to jest trudniejsze. No, ale faktycznie. Faktycznie. To jest trudniejsze. No naprawdę, też tak uważam. Też tak. A, to też myślałem, że tylko w ten sposób strzelam. Ale to było trudniejsze. No jest trudniejsze, ale tłumaczę ci dlaczego, bo dlatego, że to jest ostateczny. Weź ostateczny. No, można powiedzieć tak, boss, no, boss. Etap. Niepotrzebnie zużyłeś tą kartę, to byś miał drugi super atak. Zaraz. A, ty cwaniaczku, podchodzisz i on wtedy z tego kółka. Jeee! Yeah! Kamion, patrz jak żaby płaczą, ta wali się po łbie, zobacz, pium, 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 pium. Nie wali się po łbie. Ale wygląda jakby się waliła po łbie. Dobra, lecimy zobaczyć drugą wyspę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy nagrywali drugą wyspę. Jak tak, filmy z Cupheada. To nawet czyli... nam poszło gorzej niż... No przy tobie poszło gorzej. Ja tylko kibicowałem, może moja wina, za słabo kibicowałem. Dobra, lecimy z tym, znaczy na tą drugą wyspę. To dawaj, jest radość. Brawo, synu, jestem z siebie zadowolony. Dobrze. To tak jak mówiłem, czekajcie na kolejny odcinek pewnie z Minecrafta i najprawdopodobniej nie z Olusiem, tylko z Dobisiem. Albo może z Olusiem, może go przekonać. Chodźcie. I uwaga, idziemy, druga wyspa. Kościdą. Też będą kości. Napisy, więc to przeczytam. Uwaga, przeczytam. A nie, tutaj napisy i potem będą. Dobra. No. A to ci dopiero. No, naciskaj. Że rzeczywiście rozprawiliście się z tymi dłużnikami. No jak? Możecie przejść na kolejną wyspę. Super. Będziecie mieli tam dużo więcej do roboty. No to się okaże. Juhu. I teraz, tata, przeczytaj. To Malowana będzie... wyspa 2. Dobrze. Chwileczkę, dzięki Bogu, że was dogoniłem. Chyba mam sposób, żeby was wyciągnąć z tej kabały. Dawaj. Ja cię kręcę naprawdę. To by pasowało nasze powiedzenie o jacie, jakie gacie. Nabieracie siły. Wkrótce będziecie mogli stawić czoło kości królowi, a może nawet samemu diabełę.
O, w dziubek, serio? No, nic. Serio, ale nie dopadniecie diabełę bez tych cyrografów w ręku. Tylko one dadzą wam jakieś szanse z tym czortem, więc jak przyjdzie pora, zachowajcie się jak należy. Okej, Osko. I koniec. I pokażemy jeszcze drugą wyspę, tyle ile możemy. Nie, no to już nie będziemy pokazywać. Malutkie. Nie będziemy pokazywać. Dobra, tu są jakieś paczusie. Tutaj jest taki pan. Taki pan? Który pokazuje, ile zginęliśmy razy. O. Zginęliśmy 50 razy, na nic wasze czyny. Aż tyle, to sporo, to mogliśmy się tym nie chwalić. 50 razy zginęliśmy. Tutaj mamy bossa. Tata, jeszcze przeczytamy nazwę, to szybko pójdzie. No to się to. Licho z Luna Parku. Klaun Ciągut. Dobra, dawaj, dawaj. Jeszcze ten. No ten. Dżin Żelko Wielki, Piramida Pułapek. Dobra. I ostatni. I tata. Słodka Samba Baronowa von Cux. No. Dobra. Jeszcze zabierzemy bomby od niego. Będziemy mieli bomby. No to super, Osko. No to Osko. Ale to później. Już w następnym odcinku. Dobra. Przybyliście w samą porę, chłopaki. Właśnie ulepszyłem wasze aeroplany, czyli te samoloty latające. Dawaj. Teraz będziecie mogli przywalić wrogą bombami. Dawaj. Po prostu zmieńcie broń, kiedy dusza zapragnie. Okej, Osko, dziękujemy, ziomuś. Spróbujcie. Dawaj, X. Teraz wasze samolociki są uzbrojone. Bomby możecie zmieniać broń w dowolnym momencie. U nas przyciskiem L2. No L1, przepraszam. Dobra, kończymy na tyle. Zostawcie łapeczki w górę. Nie, co ty robisz? Łapeczki w górę, subskrypcje z dzwoneczkiem. Nara, nara, trzymajcie się, ramy, to się nie posłyszamy!